Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Dogzliwe. Dogzliwe, live. Live, ale to nie jest live. Teraz trzeba wymyślić jakiś rodzaj. Są tu opcje? Są! Jej! Dół, góra, dół, góra, dół, góra. I tak pewnie tego dobrze nie zrobię. Została zrobiona mała zmiana. Otóż zainstalowałem sobie wersję amerykańską, tylko po to, żeby mieć 480i, a nie 576i. Bo od razu wam mówię, 480i dużo lepiej wygląda niż 576. Dobry statement od wideofila, po prostu. I dzisiaj będziemy kontynuować grę. Będziemy przechodzić kolejny poziom, którym jest to. Druga część farmy. Tak jakby. Watermill. Ale nadal jesteśmy w Clarksville. Dobra, jesteśmy tutaj. No, widzimy to dalej widzimy. Dobra. Ale lecimy dalej. Dobra. Siema, gościu. I was out chopping wood, and now I can't find my axe. Dobra, jemy. Oh, what am I gonna do? Dobra, ten gość chce ten gość chciałby odzyskać swoją siekierę. Mam tutaj jego ślady, którymi mielibyśmy podążać, gdybyśmy przechodzili to za pierwszym razem, to na 100% nam nie polepszyło, tylko przyspieszyło. Przyspieszyło znalezienie. Aczkolwiek, no, ja już tą grę przechodziłem nieraz, więc po prostu takie rzeczy się wie. No i swoją drogą też dzięki zmianie na 480i nie powinno być tych zmian jakości, które były w poprzednim odcinku, które nawet ja uważałem za strasznie denerwujące. Nie, no, akurat dla mnie to były dopiero denerwujące. No i mam tutaj taki jakby curse parkourowy, który musimy przejść. Ej, halo. Ach, ta kamera. No więc teraz nagle z symulatora przeszliśmy w Mirror's Edge. To jest Mirror's Edge 2. Trust me. Może tu mam iść? Nie pamiętam już dokładnie, gdzie była ta siekiera. Ojeny. Pewnie tu będzie. Tu jest. Ui. Jest hamak. Mogę poskoczyć na hamak? Nie mogę. Opsa. O. Okej. Okay. Nic się nie stało. Damy siekierę, przełączy się na swoją wizję. Tak jest łatwiej. No i możemy oddać siekierę i będzie gitara siema. Prawie że. Więc jak widzicie, też mamy tutaj nowe kolorki. Zapachów. Wow, thanks! Now I can finish making them dog cages for the dog catcher. There you go, little guy. Okej, tu się chyba zrobił jakiś glitch, że on na mnie nie patrzy. Bo on powinien na mnie patrzeć, jakbyście nie zauważyli. Jeden, gra z PlayStation 2, a i tak niektóre cienie mają większą rozdzielczość niż cienie w Soniku 06. Ja nie hejcę, ja po prostu stwierdzam fakt. Na serio, zobaczcie sobie jakąkolwiek cutscenkę w Soniku 06. Wielbiam tą grę, ale nie mogę ukryć jej wad. Co po niektórych. O, zrobiłem. To jest chyba to kopiowanie ruchów, co nie? A, to easy. Nie. Znaczy, fakt faktem, że ja problemy z pamięcią, no nie ukrywam, że mam. Ale... może być dobrze. Oh shit. No akurat tutaj oh shit pasuje bardzo. Pyk. O, nastrałem. Dobra. Druga runda. Dobra.
Nice. Teraz ostatnia. Pamiętam, że było coś porąbanego kompletnie. Dobra. A, i to okej. It's now or never, Knucklehead. I teraz... jak to było? Jest! Zgadywałem! A to proszę nie jest Wojen. Oh jeez. Jestem w sumie ciekaw, na co jest to pierwsze zadanie, bo nic za to nie dostajemy. Andal jest. Tu jest kaczka. Znaczy kaczka łabędź w sumie bardziej, ale dobra. Ta woda jest ładna, bym powiedział. Jak na PlayStation 2 to jest chyba najpiękniejsza woda w grze na PlayStation 2. Fakt faktem, że no fizyki wody jako takiej nie ma, ale jest bardzo ładna. O, kość. Halo. Od razu wam mówię, że też jest glitch, no. Jeśli jesteście bardzo precyzyjni, to na serio możecie bez problemu tą kość zdobyć przed tym... przed tą... jak jej tam? Przed tą kaczką, cholera wie co to jest. Po prostu. Cholera wie co to jest. Się oko. Patrzcie jaka sprytna. Dobra, dajmy jej spokój. Na razie przyszły tu zapachy. A, tu jest zakopana kość. Nice! I tak zmienię tą kość. Tylko nie pamiętam jeszcze jak. Dobra. Pyk. 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 Aha, to kolejne zadanie. Okej. O, to jest fajne. Przeciąganie liny. Nie ma to jak mieć autoklika wbudowanego w rękę. Halo. Halo. Nie ma takiego bicia. Uff. Oh yes. Time for a little reverse roleplay. Chociaż nie, czekajcie. Ty mi jesteś potrzebny. Bo ty... możesz złapać tą. Gdzie ona jest? Bo on dużo szybciej pływa. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Nice. Gitarka się ma. Gdzie ty idziesz z tą kością? Już jest tu takimi pikselkami po prostu. Chciałem przez chwilę, że mam jeszcze na nim kontrolę. Halo? Ta gra się softlockowała? Co ten pies odwala? Ej, gra się chyba softlockowała. Ja. Oh shit.
Chociaż może. Gdzie jest Jake? Ja mogę wyjść? Jakoś? Return to the game, so the boss will process me. Yes, mogę. Co to się stało w ogóle? Yes, quit this game. Co się stało? Tamten pies się będzie nazywał psuja. Bo dostałem propozycję od kogoś, żeby nazywać te nienazwane psy, te nienazwane psy, więc to będzie psuja. What the fuck? Randy the... Ja... I 10 minut odcinka poszło się... Poszło się walić po prostu. Nie no, świetnie po prostu. Dobra, ale teraz na sprint po prostu. Ja nie mogę. Ten pies jest po prostu epicki. A najśmieszniejsze jest to, że to nie jest wina wersji NTSC. W sensie USA. Bo niczym się nie różnią te wersje. Żadne backfixy nie zostały wprowadzone, nic, co jest widoczne. Nie jest to też wina tego, że gram z dysku. Bo raz mi się kiedyś zdarzyło też, jak gram z płytki. Pyk. Tu już po prostu zasuwam. Pyk. Dobra. Tu jest coś. No od razu tu wszystko jak leci, zbieram. Ale przyznam, to było żałosne. Ja przez te zapachy przelatuję. Dobra, ja cię. Nie, to było dobre. Odcinek się będzie nazywał psuja na 100 pro. Dobra, szybciej. Na fraj dwa razy. Pyk. Mogę dwa razy, dobra. Ajajajajajajajaj. Ale jak się to drugi raz stanie, to ja nie. Ja po prostu nie. Wiesz co, chyba zapiszę. Po tym jak zdobędę tam siekierę. Dobra. Pyk. Easy, mate. No bo. Pyk. No ale... Jake. A ty się tam psuje, nawet nie odzywa. Oh yes. 100% stink. Nie masz prawa. Za zepsucie gry nie masz prawa. Jestem w ogóle ciekaw, co się stało właściwie, no bo... Nie wiem, Jake zniknął po prostu. Bo na castingi to Jake chyba znika, tak sądzę. Ale głowy nie dam. To byłoby w sumie głupie, jakby tak zrobili. Bo przecież... Tylko niepotrzebny właściwie kod jest. A, więc tu jeszcze sobie patrz. Ale bym teraz zlamił. A później bym szukał. Przez miliony lat. Pyk. Hashtag Yolo. You son of a... Okej,
Nie ma tu żadnej takiej fajnej wyskoczni. Jestem w ogóle ciekaw, komu by się chciało tu włazić, tylko po to, żeby wejść na hamak. Why? Just why? Ja rozumiem, że może to być relaksujące i w ogóle, no ale... No ale... Bitch please, no. Are you kidding? Przez chwilę myślałem, że to jest szubienica. Chwila. O. Przez chwilę myślałem, że to jest szubienica. Takie co? Ale dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Byle do przodu. Pyk. A tu jest też, no co przy okazji wezmę, skoro tu jestem. Jak przy okazji. Tu jest coś, tu nie ma nic. Chcę doskaczyć tam. Jak mówiłem, skakanie to jest tutaj... Jeśli się wie, co się robi, to jest dużo szybsze, ale też jest od zwykłego chodzenia też jest szybszy. Dobra. Mogę to pominąć? Nie, chyba nie. Aja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 j
bardzo nie lubisz. Bone-alicious. Come to daddy. Już mi drugi raz takie świństwo robisz. Ale tym razem się... No, może nie ubezpieczyłem, ale... sformatowałem dysk. Więc teraz powinno być lepiej. Bo czasem taki formacik trzeba zarzucić, jak się na przykład źle odpięło. Wtedy to wszystko naprawia. Daddy. Skoro tu jestem od razu, to muszę przesunąć. Nie wiem w sumie jak on to robi, że to pcha. Ale nie oceniam. Coś jest nie. Dobra. Yummy. Więc jeszcze raz spróbuję, skoro zapisałem. 8 orange cents for a tug of war match. Nie, to jest świetne, że ja wleciałem w ogóle z drugiej strony. 8 pinks for a pursuit challenge. Pick. Dobra, już nie mogę wyjść z tego stanu. Dobra. No to latymy. Na szybciora. Ten odcinek pewnie będzie miał 40 minut, ale... Jolo. Oh, I just love the smell of toe jam in the morning. O, znowu co? Dobra. Easy. 3, 2, 1. 3. 2. Swamp. Autoklikker w ręce! Dziękuję. Wyjaśniłem ci. Po prostu. Gdzie jest ten seagull? Halo. Błagam, że się nie zepsujesz znowu. Będę bardzo zły, jak się Jej, nie zepsułeś się! Fajnie! No to teraz mogę być świetny. Dobra. No to oki. Na czym to my? Aha, na zapachach. Nie zacięła nam się gra, więc jest dobrze. Więc gitara się ma... Aha, jeszcze tu jest jedno to zadanie. Psiaka. Więc hyc. Wyścig. So try to catch the other dog before the time runs out. Easy! Czyli wganianego się bawimy. Ha! Easy. Easy. I'm the master, tylko nie of disguise. Dobra, więc teraz aktywujmy kolejne zadanie. Jeśli możemy. Ale się zzipałem trochę. Na serio, ludzie, nie polecam wam mieszkać tak jakby na wsi takim.
No za dupy kompletnym. Dobra, siema, profesorku. They said it couldn't be done, but I, Professor Ludwig von Schnitzelmacher, will be the first to send a homemade rocket to Pluto. This guy's been watching too many mad scientist movies. Five, four, three, two, one, lift off! Ale pierdykło. Oh no, my beautiful rocket. Oh, it must have been that 3-volt flux capacitor I used. I knew I should have gone with the 5-volt one. If I can get the pieces back, I can repair it. Please help me. Słyszeliście nawiązanie do powrotu do przyszłości? Flux capacitor. I should use the triangle one. To jest, moi drodzy, nawiązanie do powrotu do przyszłości. Ale nie będę nic mówił, tylko tak zwracam wam uwagę na to. Dobra, ja to sobie tutaj dam. W części, bo castingi będą się odgrywały. Ale po prostu sobie wezmę od razu wszystkie części, których jest 4 z tej strony. I w castingce mogliście widzieć, gdzie są 2. Więc po prostu musimy praktycznie znaleźć tylko 4. Dlaczego ty dostajesz obrażenia od wskoczenia do wody? Goddammit! Ja rozumiem, jakbym wskoczył tobą z budynku jakiegoś, ale no... Goddammit. Dobra. Mam dziwną ochotę, żeby zasejwować, bo mam złe przeczucie. Tu jest chyba druga, whatever. A jak nie to, to przynajmniej tu będzie najprawdopodobniej kostka. Więc zawsze wychodzę na plus praktycznie. O, i przy okazji będę miał drugą kość. Za tych 50 fioletowych rzeczów. I... gitara się ma... Ha! I knew it! Tu jest kość. Dobra, czyli jednak nie to. Ale jak widzicie, mamy już trzy kości po prostu naszykowane. Więc technicznie rzecz biorąc, tylko musimy tylko to... No, take. I'd say no. Jest możliwe tam zeskoczenie. No way. I'm a dog, not a mountain goat. Jest możliwe zeskoczenie tam do wody, ale to jest praktycznie pixel perfect. A wiecie, że ja nie mogę być pixel perfect, bo ja nie jestem perfekcyjny. Jestem przynajmniej jestem pixelem. Do tego się przyznać mogę. Bez bicia. Dobra, ale tu chyba była trzecia część? Tylko tak. Opa. Kurde. A chciałem hopnąć. Hopapnąć. Co? Jaki dzenzo dostajesz obrażenia? God damn it. Dobra. Ta trzecia część. Jeszcze czwarta, czyli spód. I spód to akurat pamiętam dobrze, gdzie jest. Opa. 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 Kurde, chciałem skoczyć. Dobra. To musimy wejść tu. Teraz tu. Teraz tu. Tu jest trzecia, ostatnia część. Czwarta. Przepraszam. Chciałem tutaj trylogię zrobić. Dobra, goście, zamknij ryj.
O boy, boy, boy. Już tak nie boi mi tutaj. Nie bój się. No więc teraz nie muszę tego rzucać przynajmniej. Opa. Astounding. A piece of my rocket. Bring me the rest of them and I will give you a reward beyond your wildest imaginings. That sounds like a pretty good reward. Dobra. No więc teraz jest easy. My little canine chum, you continue to amaze me. Just a few more fragments and the reward is yours. Spoko. Yes, we are approaching liftoff. One more piece. Bring it to me. Swoją drogą nie rozumiem, dlaczego wszystkie części się palą rakiety, jak powinno tylko ten moduł, nie, zapalając ten dusam. Wunderbar. Now I can repair and relaunch my rocket. The world will applaud my genius. Fly, my pretty one, fly! Oh, I love myself so much. Oh. You have done well, noble cur, and so I hereby present you with this astounding prize. One crummy bone? What gives? Very well. Have two. I was only joking. Boy, some people will promise you the moon or Pluto. Patrz. Simply the aż dwie. O jen! O! Ej, tego nie pamiętałem, że on mi dał dwie. Że on daje dwie kości. O kurde. Ale to się chyba nie odświeżyło, co nie? 15, okej. Okay. Dobra, to jeszcze te tutaj. Simply the best. Yeehaw! I love my axe. Nareszcie, teraz 17. No i gitara. No i to będzie na tyle z tego odcinka. Gdzie tutaj jeszcze zasejwuję dodatkowo. No, było ciekawie dzisiaj. W każdym bądź razie, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się za tydzień. Nie, za tydzień, za dwa tygodnie. W nowym odcinku Dogs Life. No i na razie, cześć! Pa, pa!